10 państw europejskich, w których cywile posiadają najwięcej broni. Ranking dotyczy sztuk broni na 100 mieszkańców. Na początek warto wspomnieć o Polsce, która zajmuje 44 miejsce z wynikiem 1,3 sztuki broni na 100 mieszkańców, co jest dość dziwne ze względu na fakt, że broń w Polsce jest powszechnie dostępna i każdy ma prawo ją uzyskać. 10. Grecja. 22,5 sztuki broni na 100 mieszkańców. Grecja ma długą historię i bogate dziedzictwo kulturowe. Uważana jest za spadkobierczynię starożytnej Grecji. Jako taka stanowi kolebkę całej cywilizacji zachodniej, miejsce narodzin demokracji, filozofii, igrzysk olimpijskich, wielu podstawowych twierdzeń naukowych, zachodniej literatury, historiografii, politologii oraz teatru, zarówno komedii, jak i dramatu. Świadectwo tej spuścizny stanowi 17 obiektów dziedzictwa kulturowego UNESCO. Nowożytne państwo greckie zostało utworzone w efekcie zwycięstwa powstania przeciwko rządom osmańskim. Kwestia broni wygląda najciekawiej na Krecie, gdzie prawie każdy mieszkaniec jest uzbrojony, choć rząd w Atenach tego nie popiera. Jest tak, ponieważ Kreteńczycy nie chcą pomocy Amerykanów i twierdzą, że obronią się sami. 9. Macedonia. 24 sztuki broni na 100 mieszkańców. Północny sąsiad Grecji, państwo w Europie Południowej, powstałe po rozpadzie Socjalistycznej Federacji Republiki Jugosławii, leżące na Półwyspie Bałkańskim i zajmujące około 38% regionu historycznego i geograficznego Macedonii. Mieszkańcy tego regionu zmagają się z falą imigrantów i zacięcie się przed nią bronią. Nie jest wykluczone, że to jest przyczyna tak dużego uzbrojenia obywateli. 8. Niemcy. 30 sztuk broni na 100 mieszkańców. Państwo federacyjne położone w zachodniej i środkowej Europie składa się z 16 krajów związkowych, a jego stolicą i największym miastem jest Berlin. Obowiązujące w Niemczech przepisy pochodzą z 2003 roku i zostały wprowadzone po masakrze w szkole w Erfurcie, gdzie 19-letni uczeń zastrzelił 17 osób. Pozwolenie na posiadanie broni sportowej można uzyskać dopiero od 21 roku życia. Wcześniej granica wieku wynosiła 18 lat. Wyjątek stanowi tu małokalibrowa broń sportowa wykorzystywana w dyscyplinach olimpijskich. Osoby, które nie ukończyły 25 lat, muszą przejść badania psychologiczne, by uzyskać pozwolenie. Niezależnie od wieku, odpowiednie władze mogą zażądać, by zainteresowany poddał się badaniom psychologicznym, jeśli mają wątpliwości, czy broń palna w rękach takiej osoby nie stanowi zagrożenia. Kolejna tragedia, masakra w szkole Winnenden 11 marca 2009 roku i śmierć 15 osób przyczyniły się do dalszego zaostrzania niemieckiej ustawy o broni. Znowelizowana ustawa m.in. umożliwia władzom kontrolowanie, czy posiadacze broni przechowują ją zgodnie z prawem. 7. Islandia. Również 30 sztuk broni na 100 mieszkańców. Państwo położone w Europie Północnej na wyspie Islandia i kilku mniejszych wyspach w północnej części Oceanu Atlantyckiego. Stolicą państwa jest Reykjavik. Islandia jest jednym z krajów nordyckich. Według statystyk na Islandii rzadko dochodzi do więcej niż kilku zabójstw rocznie. Średnia to 1,8 na 100 tysięcy obywateli, przy czym cały kraj liczy około 300 tysięcy dusz. Dla porównania w USA ten wskaźnik to ponad 5 zabójstw na 100 tysięcy osób. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na spokój na Islandii jest brak różnic klasowych. Będąc wśród mieszkańców Islandii, bardzo trudno wyczuć, kto jest zamożny, a kto nie. 6. Francja. 31 sztuk broni na 100 mieszkańców. We Francji dość skomplikowane przepisy wyróżniają 8 kategorii broni. Prawo zakazuje posiadania i noszenia bez specjalnego zezwolenia większości rodzajów broni palnej, w tym karabinów, pistoletów czy rewolwerów. Takie zezwolenie uzyskać mogą w drodze wyjątku osoby powyżej 21 roku życia, które uprawiają strzelectwo, na przykład w klubie sportowym, lub też są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo. W obu tych przypadkach procedura przyznawania administracyjnej zgody jest z reguły długotrwała i żmudna. Nieco łatwiej jest kupić legalnie we Francji broń myśliwską. W tym przypadku na ogół nie wymaga się zezwoleń, ale nabywca musi zadeklarować w urzędzie posiadanie zakupionej broni pod karą jej skonfiskowania.
Tylko nieliczne typy mniej groźnej broni myśliwskiej znajdują się w wolnej sprzedaży, bez obowiązku rejestracyjnego. Według oficjalnych danych liczba nadającej się do użytku broni palnej wszelkiego rodzaju wynosi we Francji ponad 2 miliony. Nieoficjalnie mówi się nawet o 10 milionach egzemplarzy. 5. Szwecja 31,3 sztuki broni na 100 mieszkańców. Państwo w Europie Północnej zaliczane do państw skandynawskich. Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej od 1995 roku. Graniczy z Norwegią, Finlandią oraz Danią. W Szwecji trzeba mieć ukończone 18 lat i aktywnie działać przez okres przynajmniej 6 miesięcy w klubie myśliwskim lub sportowym. Licencję wtedy może przyznać policja. 4. Norwegia 31,6 sztuk broni na 100 mieszkańców. Norwegia obok Szwecji i Finlandii z powodu silnych tradycji myśliwskich należy w Europie do krajów o najwyższym wskaźniku ilości broni w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W rękach Norwegów jest około 1 300 000 sztuk prywatnej broni, a kraj zamieszkuje ponad 4,5 miliona osób. Według norweskich mediów w rzeczywistości istnieje problem niezarejestrowanej broni. Jeszcze do 1990 roku prawo nie nakazywało takiego obowiązku. Aby uzyskać zgodę na posiadanie broni w Norwegii, trzeba mieć ukończone 18 lat i wykazać lokalnej policji w miejscu zamieszkania, że broń jest potrzebna do polowań lub w celach sportowych, jak na przykład strzelectwo. 3. Serbia. Blisko 38 sztuk broni na 100 mieszkańców. Państwo w południowej Europie powstało 5 czerwca 2006 roku po rozpadzie Federacji Serbii Czarnogóry. Wcześniej Republika Związkowa Federacji Republiki Jugosławii i Serbii i Czarnogóry. Stolicą jest Belgrad. W Serbii polityka odnośnie broni jest liberalna w porównaniu do reszty Europy. Karabiny, strzelby i broń krótka są dostępne dla cywili. Zdobycie tych ostatnich wymaga specjalnej licencji. Aby nosić ją cały czas przy sobie, osoba składająca wniosek musi udowodnić, że jej życie jest w ciągłym niebezpieczeństwie, ale nawet wtedy licencja nie jest gwarantowana. Do wszystkich typów broni potrzebna jest czysta historia kryminalna, brak chorób psychicznych i uzależnień od alkoholu lub innych niebezpiecznych substancji. Broń zdobyć jest stosunkowo łatwo, ale każdy zakup kontrolowany jest przez policję oraz amunicja do karabinów i broni krótkiej jest ograniczona. 2. Finlandia 45,3 sztuk broni na 100 mieszkańców. W Finlandii w czerwcu 2010 roku weszło w życie nowe prawo, na mocy którego minimalny wiek dla posiadacza broni wynosi 20 lat. Do podwyższenia granicy wieku doszło w Finlandii na skutek tragicznych strzelanin, których inicjatorem byli młodzi ludzie posiadający licencję na broń. W ciągu ostatnich 4 lat w tego typu wypadkach zginęło ponad 20 osób. W Szwecji oraz Finlandii padają propozycje zaostrzenia przepisów dotyczących pozwolenia na broń. 1. Szwajcaria 45,7 sztuk broni na 100 mieszkańców. W Szwajcarii każdy mężczyzna musi przejść szkolenie wojskowe w wieku 20 lat, a jak już je przejdzie, dostaje broń od 2007 roku bez amunicji, którą może trzymać albo w domu, albo w lokalnej zbrojowni. Po zakończeniu służby trwającej do 30 roku życia można broń zatrzymać, o ile ma się na nią pozwolenie. Czyli jak widać, legendę o Szwajcarii jako o państwie, w którym bezkarnie można posiadać broń, to tylko legendy. Dzięki za obejrzenie do końca, pamiętajcie o subskrypcji oraz łapce w górę. Hej!